Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 13 w wersetach od 10 do 21? Nauczał w pewnej synagodze w dzień odpoczynku. Była tam kobieta, która miała ducha słabości od 18 lat. Była tak pochylona, że nie mogła się wyprostować. Zobaczył ją Jezus. Przywołał i powiedział: Kobieto, uwolniona jesteś od swojej słabości. Gdy włożył na nią ręce, od razu wyprostowała się i chwaliła Boga. Przełożony synagogi, oburzony, że Jezus uzdrawiał w dzień odpoczynku, powiedział do ludzi: Jest 6 dni, w które trzeba pracować. W te więc dni przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień odpoczynku. Wtedy Pan odpowiedział mu: Obłudniku, czy każdy z was w dzień odpoczynku nie odwiązuje swojego wołu albo osła od żłobu i nie prowadzi, żeby go napoić? A ta córka Abrahama, którą szatan związał już 18 lat, nie może być rozwiązana z tych więzów w dzień odpoczynku? Gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy jego przeciwnicy. Cały lud radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, które wykonywał. Wtedy powiedział: Do czego podobne jest Królestwo Boże i do czego je przyrównam? Podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek wziął i wrzucił do swojego ogrodu. Rosło i stało się wielkim drzewem, a ptaki niebiańskie zagnieździły się w jego gałęziach. Powiedział ponownie: Do czego przyrównam Królestwo Boże? Podobne jest do kwasu, który wzięła kobieta i zmieszała z 3 miarami mąki, aż całe się zakwasiło. Czas cierpliwości dla Izraela jeszcze się nie skończył. Werset 8. Pan dalej naucza w synagodze i uzdrawia zgarbioną kobietę, będącą pod władaniem ducha nieczystego. Przełożony synagogi uznał wprawdzie moc Pana w czynieniu cudów, ale według niego Pan powinien był używać jej zgodnie z wymaganiami zakonu. Tak, Bóg nie pracuje w dniu swojego sabatu, ale głupotą jest myślenie, że Bóg, będąc wśród ludzi usychających w mocy szatana i grzechu, będzie przestrzegał sabatu. Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Jana, z 5 rozdziału, 16 i 17 wersetu. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: Mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Ojciec i syn pragnęli dokonywać cudownych rzeczy dla biednych, grzesznych ludzi. Odpowiedź Pana Jezusa zawstydziła jego przeciwników, a wywołała radość wśród ludu. Jednak, aby nikt nie oczekiwał, że teraz objawi się Królestwo Boże w mocy i wspaniałości, Pan Jezus przedstawił w podobieństwie, co musi nadejść przed Jego ustanowieniem. To, co zostało powołane do istnienia i miało swój skromny początek za życia Pana Jezusa, rozwinęło się w potężne drzewo, czyli dzisiejsze chrześcijaństwo. Ptaki są obrazem ludzi, którzy nie posiadają życia z Boga,
a szukają w tej potędze korzyści i ochrony. Pan jednak przytacza jeszcze jedno podobieństwo, ukazujące wewnętrzny rozwój chrześcijaństwa. Trzy miary mąki, które mówią o tym, że pewna część ludności świata przyznaje się do chrześcijaństwa, zostały całkowicie zakwaszone. Ludzkie nauki już bardzo wcześnie wkradły się do chrześcijaństwa. Dzisiaj całe chrześcijaństwo skażone jest ludzkimi ideologiami, które wyparły prawdziwe Słowo Boże.